Jak pewnie niektórzy z was pamiętają, staram się omawiać list do Kolosan. Ma to swoje pozytywy, bo kiedy przychodzą ciężkie tematy, to mam zawsze pretekst, że nie muszę uciekać od tematu, ale zawsze mogę zgonić, no słuchajcie, taki temat wypadł na dzisiaj. List do Kolosan jest wspaniałym listem, a wieczerza jest kwintesencją tego, o czym ten list mówi. List ten mówi o Bogu Ojcu, który posyła swojego Syna, aby ten za nas umarł, aby w ten sposób wyzwolić nas z królestwa ciemności i przenieść nas do królestwa umiłowanego Syna. List ten uczy nas, kim jesteśmy, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Jesteśmy nowym stworzeniem i możemy, a też i powinniśmy postępować w nowy sposób. Uczy nas też tego, że powinniśmy porzucić stare postępowanie, a żyć według nowego. Porzucić grzech i żyć w zgodzie z Bożymi normami. Wzywa nas do tego też, żebyśmy dołożyli w tym starań. Na dzisiaj są przewidziane tylko dwa wersety. Cieszycie się? Nie będzie długo mówił. Nie ma tak dobrze. I temat jest ciężki. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie, kiedy małżeństwa słuchają tego tematu, to mają takie wybiórcze słuchanie. Mąż słucha, jakie obowiązki ma żona, a żona słucha, jaki powinien być mąż. Spotkaliście się z tym? Bo ja się spotkałem. Łącznie z tym, że usłyszałem taką prośbę, żeby powiedzieć mojej żonie, jak ma postępować, żeby ją zmienić. Nic z tego. Każdy z nas powinien patrzeć na to, co Bóg mówi do niego w tym temacie. Nie na to, co mówi do współmałżonka. Każdy z nas ma się troszczyć, aby w małżeństwie postępować tak, jak tego od niego oczekuje Bóg. Skąd w ogóle się wzięło małżeństwo? Kiedy czytamy o stworzeniu człowieka, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, zwana też Księgą Rodzaju, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na obraz nasz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział, rozmnażajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, podporządkujcie ją sobie. Jest to bardzo ciekawy tekst, bo on nam pokazuje, że Bóg nas stworzył jako jednego człowieka, równie ważnego dla Boga, jako kobietę i jako mężczyznę.
Nie ma tutaj tego, że uczynił kogoś mniejszym, kogoś większym. Nie ma tutaj tego. I obydwojgu zleca to samo zadanie. Dbajcie o to stworzenie, panujcie nad nim, opiekujcie się tym, co dla was stworzyłem. Drugi tekst o stworzeniu mówi jeszcze bardzo ciekawą rzecz, że Bóg stworzył wpierw Adama i dał mu zlecenie opiekować się ogrodem, w którym go umieścił. Nazwał wszystkie zwierzęta i okazało się, że Adamowi jest źle. Dlaczego? Bo nie znalazł dla siebie odpowiedniego partnera w tym, co widział. Dopiero później Bóg stwarza Ewę i Adam mówi, ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. Pokazuje nam to bardzo istotną rzecz, że jako ludzie nie jesteśmy powołani do życia w samotności. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy społeczności z drugim człowiekiem. A najbardziej potrzebujemy tą cząstkę, która nas dopełnia, współmałżonka. I wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdyby nie... No co się stało później? Nie grzech. Bo to grzech zniszczył to, co Bóg przewidział dla naszego życia. To grzech spowodował, że zaczęliśmy z sobą walczyć. Natomiast do kobiety powiedział, bądź pewna, że pomnożę twój trud i ból rodzenia. W bólach będziesz rodziła dzieci, na mężu będziesz skupiać swe pragnienia, a on będzie nad tobą panował. Ale to jest jeden z wariantów możliwości przetłumaczenia tego tekstu. Bo inny po zapowiedzi, że w bólach będziesz rodzić, mówi, będziesz chciała kierować swoim mężem, a on będzie nad tobą panował. Ewentualnie będziesz chciała panować nad swoim mężem, lecz to on będzie nad tobą panował. Grzech spowodował, że w małżeństwie zaczęła się rywalizacja. Kto nad kim będzie panował? Pamiętam akurat w tej kaplicy, jak się zeszło, że się zakręczyłem i planuję małżeństwo. Oczywiście otrzymałem wspaniałą radę dla przyszłego małżonka. Pamiętaj, będziesz głową rodziny i to ty masz panować nad żoną, nie ona nad tobą. Jeżeli wam ktoś udziela takiej rady, to ja dzisiaj taką osobę pytam, czy chcesz żyć pod przekleństwem? Jeżeli chcesz, to panuj. Twoja żona będzie chciała nad tobą panować. Będziecie żyli pod przekleństwem, a nie pod Bożym błogosławieństwem. Bo nie do tego powołał nas Bóg. Bóg chce, abyśmy wzajemnie o siebie dbali. Żony, bądźcie uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z gorliczą, pisze Paweł w liście do Kolosan. Dwa proste wersy. Zastanawialiście się, co one rzeczywiście znaczą?
I co jeszcze na ten temat mówi Pismo Święte? W liście do Efezjan na początku, niektórzy to stawiają na końcu poprzedniego fragmentu, poprzedniej treści, która odnosi się do życia w Kościele. Apostoł Paweł pisze, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Odnosi się to do wszystkich, nie tylko do żon, także do mężów, także do życia w społeczności Kościoła. Mamy być ulegli względem siebie nawzajem. Dopiero później Paweł przypomina, żony, ulegajcie swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Jest to bardzo istotne, żebyśmy sobie zdawali sprawę z dwóch rzeczy. W Kościele i nie tylko mamy być ulegli względem siebie. Oczywiście przykład z kościołów większościowych płynie inny. Najważniejszy jest biskup, później cała hierarchia, a na końcu ty maluczki. I często przenosimy to do naszych społeczności. Najważniejszy jest pastor, później rada zboru, a później wy pozostali. Ale Pan Jezus tak nie mówi. Paweł tak nie nauczał. Paweł nauczał, to traktujcie siebie z szacunkiem. Bo czym jest ta uległość? Czy niewolnictwem? Nie. Ta uległość jest, nie jest poddaństwem, nie jest niewolnictwem. Jest postawą serca, która szanuje drugą osobę, szanuje jej zdanie, szanuje to, że może mieć odmienny pogląd. Dąży do pokoju, a nie do panowania. Dąży do tego, że bierze na siebie odpowiedzialność za dobro, czy to Kościoła jako wspólnoty, czy to dobro małżeństwa, jako tej podstawowej jednostki społecznej, jak to fajnie się mówi. Jaka płynie nauka dla żon? Pierwsza podstawowa. Nie walcz w związku. Nie stawiaj na swoim. Bo walka do niczego dobrego nie będzie prowadzić. Patrz na Chrystusa, na Jego uległość względem Ojca. Na to, że przez swoją uległość dał nam przykład, jak mamy postępować, a jednocześnie pokazał swoją miłość do nas, czego wyrazem dzisiaj była wieczerza. Naśladuj Jezusa. Co dotyczy też nas wszystkich, ulegajcie jedni drugim. Okej. A co do mężów Paweł mówi? Kochajcie albo miłujcie żony i nie odnoście się do nich z gorączką. Przy czym nie chodzi tutaj o miłość romantyczną. Zostawmy XVIII i XIX wiek w spokoju, kiedy to narodziła się miłość romantyczna i związki muszą być oparte na miłości romantycznej. Ja ją kocham. Ja już jej nie kocham, idę sobie. Nie, to nie o taką miłość chodzi. Ważny jest ta miłość eros, ten pociąg.
to zadłużenie, bo ono daje początek naszemu małżeństwu. Ale w naszym małżeństwie ma dominować miłość agape. Miłość, która poświęca się dla wspólnego związku. Poświęca się dla drugiej osoby, dla jej dobra. Jest to miłość nieegoistyczna, a wręcz pozbawiona egoizmu, nastawiona na dobro drugiej osoby. I teraz pytanie do mężów. Co byście woleli? Tylko uległość czy miłość? Co jest lepsze? Ulegam, jak robię swoje w pokorze? Czy dbam o związek i poświęcam się dla niego? Mężowie, natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. I co zrobił? On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plamy i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciało. Chcesz być głową? To naucz się kochać tak jak Chrystus. Naucz się poświęcać dla waszego związku. Dzisiaj dominuje postawa, przecież mi się należy. Chrystusowi też się należała władza nad światem. Tylko gdyby nie uległ temu, co zaplanowali z Ojcem i nie przyszedłby, to co by nas czekało? Wieczne życie na nowej ziemi, w nowych niebiosach? Czy jeziorno ogniste? Chcesz dobra swojego związku? Chcesz być naprawdę głową swojego związku? Poświęcaj się dla tego związku. Ucz się od Jezusa. Tak jak On się poświęcił dla nas, tak ty dbaj o swoją żonę. Nadal chcecie być głowami? Nie jest to łatwe. Uczenie się tego zajęło mi 34 lata i wcale nie jestem jeszcze w tym doskonały. Ale dzięki temu nasz związek jeszcze trwa. Nie dzięki tej okradzie panuj, rządź, ale dzięki temu, że staram się naśladować swojego mistrza, Jezusa Chrystusa. Nie zawsze to wychodzi, bo miłość wymaga poświęcenia. Miłość wymaga tego, żeby przestać być egoistą, a dbać o dobro współmałżonka. Mamy być, nie być przykrymi dla współmałżonek. Co to znaczy? Nie wymuszajmy posłuszeństwa. Rozmawiajmy. Każdy z nas ma potrzeby. I żona, i mąż. Nie, żeby było, musisz to zrobić, bo to jest moją potrzebą. Wytłumacz. Powiedz dlaczego. A może trzeba zrezygnować z czegoś dla dobra tego, żeby zaspokoić potrzebę żony. Nie wybuchaj gniewem. O byle co.
W ogóle są chwile, kiedy się gniewamy, bo Pismo mówi, że jest to naturalna reakcja człowieka. Gniewajcie się, lecz nie grzeście. Mamy panować nad swoim gniewem i starać się nad nim, jak najszybciej zakończyć ten gniew. Więc nie wybuchaj gniewem, nie okazuj niezadowolenia. Jeżeli coś jest nie tak, jasno mów. A nie zachowuj się jak dzieciak, który, kiedy mu coś nie odpowiada, bo rodzice coś od niego chcą, to co robi? Obok na żoną minę i nawet nie mówi, o co chodzi. Niech się domyślają. Nie bądź taki. W związku potrzebna jest komunikacja. Jeżeli mówimy o tym, co nas boli, co nas rani, to w ten czas wiemy, czego unikać. Dotyczy tak samo to żon, jak i mężów. Bycie głową to nie przywilej rządzenia. To jest odpowiedzialność. Oczywiście na świecie usłyszycie, że to jest przywilej rządzenia, bo tak jest wygodniej. To jest odpowiedzialność za związek przed Bogiem, bo będziesz z tego rozliczony, jaki jest twój związek. Ty, nie twoja żona. Jest to dbanie o potrzeby żony, o potrzeby później całej rodziny. Jest to też odpowiedzialność podejmowania decyzji. Czasami trzeba się zgodzić na to, co żona chce, a czasami trzeba powiedzieć, kochanie, ale wiesz, że konsekwencją tej decyzji będzie to, to, to i to. Na pewno tak nie będzie. Okazuje się, że jest. I co w ten czas zazwyczaj jak robią współmałżonkowie, jak wychodzi na ich? Mówią, a nie mówiłem. Nie. Nie mówimy, a nie mówiłem. Ale wspólnie niesiemy odpowiedzialność za to, co się stało. I wspólnie dźwigamy to. Nie jest to przyjemne. Czasami wiąże się z bólem, ale trzeba dla dobra związku poświęcić swoją rację na rzecz naszej wspólnej rację, jakim jest związek. Chciałbym, abyśmy też zapamiętali jedną ważną rzecz. My, mężowie. Skoro już mamy być głowami, to pamiętajmy, że głowa bez ciała to tylko martwy przedmiot. Czasami ozdoba w chacie łowcy głów. Albo przypinka do paska u plemion amazońskich. Taka pomniejszona, ładna. Pamiętajmy o tym, że głową jesteśmy dopóki mamy ciało. A jest ktoś, komu zależy na tym, aby związki małżeńskie się okna sypywały, aby sobie na ścianie powiesić kolejną zdobycz, kolejną głowę małżonka, który padł i nie ma ciała. Kim on jest? Bo to na pewno nie Bóg. Jest to nasz przeciwnik, szatan. On cieszy się z tego, kiedy w naszych związkach jest źle. To on doprowadza do tego, że one się od nas spadają. Podsyca nasz egoizm, aby tylko zwyciężyć. I też ostatnia rada.
i opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. To nada w szczególności dla tych, którzy są już rodzicami. Kiedy przyjdzie taki czas i zastuka taki kawaler i poprosi o rękę waszej córki, to było w moim wypadku, może, że wam syn powie, ja już chcę mieć żonę, chcę mieć swoją rodzinę, to pamiętajmy, w tym momencie, mimo że nadal są naszymi urodzonymi dziećmi, to już nie mamy do nich prawa. Możemy im pomagać, możemy im doradzać, ale nie możemy się wtrącać w ich związki. Co wiąże się z tym, że jeżeli poślubiłeś żonę, to należy powiedzieć w pewnym momencie mamie, przepraszam mamą, tu jest granica, to już jest moje życie i ja je układam. Nie oznacza to, że przestaję dbać o rodziców, ale nie pozwalam, aby oni układali nam życie po swojemu. My sami układamy sobie życie. My sami dbamy o nie. Jeżeli będziemy chcieli ich rady, to pójdziemy, zapytamy się. A to jest wspaniała kornienica mądrości i dobrych rad, jeżeli ich życie pokazuje, że są z Bogiem, żyją z Bogiem, ich małżeństwo może być dla nas przykładem. Czyli co Paweł mówił? Żony, bądźcie uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z gorliczą. Pamiętajmy na te słowa. Paweł napisał je z natchnienia Ducha Świętego, aby nas pouczać, jak mamy żyć. Jeżeli je będziemy lekceważyć, będziemy ponosić tego konsekwencje tu na ziemi, a później i przed Bogiem.